Cześć, witajcie. To my, Customowi, The Quest of Gold. Jeszcze nie mamy dość. Nie, nie mamy. Dzięki Maro, pozdrawiamy. Tak. Mamy save'a od niego, gdzie możemy wam pokazać właśnie ten DLC. Co ja gadam? Bonusowy level, on się nazywa Nuclear Hazard. Tak jest. Który ominęliśmy. Zgadza się. I on jest z Korei, tak? Bo to była szczerze Korea. Szczerze mówiąc, w tej Korei miałam trochę niedosyt. Miałaś niedosyt, tak? Tak, bo spodziewałam się jakichś, słuchaj, mutantów, bo cały czas w oddali słyszę te takie... Tak, Korea miała niedosyt. Takich, słyszycie te mutanty, takie jęczące. Myśleliśmy, że tu jakieś badania, jakieś, wiecie, wirusy, może jakieś eksperymenty na ludziach. I tu nie było żadnych beboków. Ja bym chciała jakieś beboki. Słuchaj, beboki. Otwierasz te drzwi ten kółkiem, kołowrotkiem? Tak, tak. To może tu? Dobra. No tak. Czy też coś wyskoczy, coś? A nie, myślałem, coś się otworzyło i zamknęło się. Zamknęło się. No dobra, no bierzemy z ogniem. Ja na wprost otwieram. Dobra, ja jedno i drugie otworzę i... To ja też sobie otworzę jedno. Aha, czyli jednak są beboki jakieś, widzę. Są beboki. Tylko takie nieżyjące. Czyli jednak to są te jęczące... Nie ludzie. Aha, to... A idziemy tu z ogniem? Lubię tą bo tu jest chyba tylko coś do zrobienia, czy nie? To jest, może nie, tam jest coś do zabrania, a tu się... Tu trzeba coś zrobić, żeby tu to, te zraszacze... Aha, to pewnie pochodnia. Bo tak chyba było, pamiętasz? To było takie zastosowanie gdzieś. Tak. Okej, że trzeba było to się uruchomić. No skaczemy tutaj? No dobra, no to idziemy tutaj, gdzie te lewitują te... Wow, no właśnie tego mi brakowało, słuchajcie, beboków. Ojeju. No dobrze. Bo tak, to idziemy chyba na prawo bardziej, nie? Bo, no bo na lewo to tak... Aha, na lewo nie. Dobra, masz rację. Chociaż... No jestem na lewo, ale... Na prawo da się z rozbiegu? No, ona mi nie chce skoczyć, ale na tą pochylnię przeskoczę. I może tam był jakiś pojazd w ogóle. Ja pamiętam, że my mówiliśmy o jakimś pojeździe. Pamiętasz to? Nie... A czekaj, bo odskakuję. Chciałem na pochylnię, a odskakuję nie w tą stronę. A jest! W ekranie ładowania. No, jest jakiś. Nie wiem, ale nie wiem, o co chodzi. Nie wiem też, nie mogę tu nigdzie wskoczyć. Poza lewą stroną tak naprawdę. No bo jak na tą pochylnię naskoczę, to odbija mi nie w tą stronę, co no bym tak, chciał. No tak, nie w tą stronę, co trzeba. Tak, wiem właśnie. Bo to by był, bo to... No nie, to jest zupełnie, to nie tędy droga. A na lewo? No idę na lewo. No właśnie, ja tam byłem, ale nie wiem, czy ten wodospad... Nie, tutaj też nic nie zrobimy, jest za daleko. Nic nie zrobimy. A ten wodospad coś nie ma, nie kryje w sobie? Nie, chyba nie. Dziwne, nie? No dziwne, chyba że... Nie, to się nie dzieje. Bo tam to było... co, wracamy się? Dobra, bo tam wróćmy były się. Inne przejścia. Chodźmy w takim razie inną stroną, no bo co? W razie nie mam, ale zamknęło się za nami, to przecież nie może tak być. Aha. No, ej, to... można sobie po zwłokach poskakać? Słuchaj, ej, ale to... No coś, bo... coś z tym wodospadem mi się nie pasuje. Coś się nie pasuje, ja tak? Spróbuję sobie wskoczyć do wodospadu. Dlaczego on tu w ogóle jest? A jakby tak stópkę wikingowską? Nie? Ale tam z lewej strony. Tak, czy? tak. Znaczy o, na prawo, wiem. Żeby na prawo. Na prawo chcesz stópkę wikingowską? Tak. No jest to możliwe. No wiem, wiesz o co chodzi. Ja spróbuję, tu nie ma żadnej ukrytej, nie ma. No, stópka wikingowska. Stópka wikingowska. No widzisz, ona jest po prostu dobra na wszystko. Ciekawe, na czy ktoś o tym wie. No ale dobra. W każdym razie stópka wikingowska. To jest już, wiecie, to już do słownika doszło. Oczywiście, stópka wikingowa i już wszyscy wszystko wiedzą. Powiedz, że nie tak jest. Nie mam pytań. No ja nie za bardzo się potrafię wybić. Wierzę. W każdym razie jest to do zrobienia. I cały czas na tych krawędziach się barczę. Patrzcie, co się dzieje, patrzcie. O, dopiero teraz zaskakuje. Ale to było w całym tym customie właśnie, to był taki problem. Czyli to znaczy, że... No ten właśnie, gdzie podchodzisz do krawędzi i... No i zatrzymujesz się. Okej, jest. Nie? To o to mi chodzi. No już prawie. Jakby to zrobić, żeby znowu też... Może... A teraz gdzie?
No tak spróbuję skoczyć. O. Na lewo. Tak na lewo, centralnie, mocno na lewo i odbić się od ściany i... Tak chcesz zrobić. Ja nie widzę innej jakiejś metody. Ale zrobiłeś to już? Udało ci się w Tak, sensie? Zrobiłem to, no. Dobra jest. No, spoko. I teraz tu widzę jakieś wejście na górę jest, tak? Tak. Ale tu z kosów? No i spadłem znowu na to. To trzeba się tutaj jakoś gdzieś wybić. Stąd? Tak, tak? Co? Dobrze ja mówię? Nie, bo to jest jakiś rożek, czekaj. Aha, wejście jest normalnie na górę, tak? O, takie dziwne. A czemu to wszystko jest w takich rożkach? Można nie to... wiem, takich... nie wiem. Można to jakoś... jakoś wejść na to? Masz jakiś pomysł? A tak się nie da? Nie wiem. Takie oczywiście specjalnie jest, żeby nam tylko utrudnić życie. Oj, powiem wam. A tu nie? Slow o, tu zrobiłem, można. Co ja zrobiłem? Aha, dobra, nieważne. To. I było to. Czy ona się tutaj coś złapie w któryś rożek? Słuchaj, nie. No? No ja podskoczyłam, jeszcze na jakiś rożek skoczyłam, podskoczyłam do góry, żeby się chycić łapkami, a ona się przeteleportowała na górę, więc da się. Aha, czyli w ten sposób. No, teleport. No. Teleport. Tylko teraz... na przykład tak, o! Zaraz zobaczymy. Ja słyszałam jakieś gadki znowu coś takiego. Ruskich. Może to być tak? Dacie mi? Dacie mi. Teraz tak, tutaj jest... O Jezu! A nie wiem, gdzie poszłaś, bo... No bo jest tylko jedno przejście. A, tutaj nie ma? Dobra, tutaj nie ma. Aha, bo to jest takie... Łam. One tam biegają, te niektóre żyją w ogóle. Ojeju. O, właśnie, tego mi brakowało. Czyli to jest to dopełnienie, którego tak bardzo mi, wiesz, potrzebowałam tego. Mutanty jak nic, tam jest apteczka, tam na pewno będziemy. Na pewno. Kurde, no dobra, to tu jest dalsza Chyba droga. Do nich idziemy, wiesz. O kurde. A w ogóle jak stoimy? W ogóle jak tutaj, bo nas Maro zaopatrzył? Zaopatrzył teraz zobaczymy nas. Zobaczymy pewnie nas dobrze. No! Gratki. Dziękujemy. O, są panowie na dole. To możemy szaleć? No niestety bardzo mi przykro, że oni na was eksperymentowali, ale my musimy was zaciukać. Dla tej apteczki. Przykro mi. Na pewno przeżyliście tu horror. Biorę apteczkę. Aha, bo oni działają jak ten, jak rycerze. Aha, to zmarnowałem niepotrzebnie dezerta, ale okej. Będę wiedział, że oni tak działają. Ale nie to nie jest marnowanie, bo tak na dobrą sprawę to jest tylko nasz, wiesz, jeden level, więc jeden możemy level, sobie tutaj pozwolić. Możemy sobie pozwolić na to. Co nam zrobiła ta dźwignia, tak na dobrą sprawę? Nie otworzyła, tak. Dobra. Ale niestety musimy się tym samym przejściem wrócić. Tą samą drogą. Ciekawa jestem, ile nam w ogóle ten bonusowy level zajmie. No też jestem ciekawy. Oni strasznie jęczą. No też... Ale to właśnie jest to. To jest to, czego mi brakowało, nie? No fajne to zrobione tutaj. Dobra, to tu się otworzyło. Achtung, on coś gada. Cały czas słyszę to gdzieś tam. A, tu jest pochodnia. A tu jest pochodnia, no i dobrze. No dobrze, no to dobrze. Czyli już wiemy, co z nią robić, tylko jeszcze nie wiemy, gdzie podpalić. Ale jak się wrócić z pochodnią? Znowu przez te wszystkie tutaj... No bo tu w sumie się nie... Bo tu się nigdzie nie łapaliśmy rączkami, więc... No tak, ale stópka wikingowska. Cholera. No tutaj tylko, ale z tego jak się wrócić? Wiem, że się nie łapaliśmy. Fajnie, że trzymając kamerę, Boże, w sensie nam zero, wpadłam do wody. Ja też. Trzymając kamerę. Gdzie jestem? A, tutaj. O, to może być głupie. Nie zapisałem.
Czemu to może być niestety głupie, bo nie wiem, od którego rożka się odbić, żeby się zjeżdżać w dobrą stronę, tak na dobrą sprawę. Chyba już wiem, ale to głupie jest. Słuchaj, dwie się pochodnie tak nie są, da. Mam nadzieję, że tutaj nic nie będziemy mieć problem. Ale Hauptmannschafte, coś ale tam. Ale hała. Hała bała. Tak, tylko teraz pytanie, w ten sposób. Mhm. Czy ja wiem mniej więcej chyba, gdzie trzeba wskoczyć, ale... Ja też. Najpierw na wprost, później na... Na kolejne i na kolejne, tak? Żeby było... O to ci chodzi? Jeszcze tak, jeszcze w ten sposób. A jak... Za daleko. Ale dobrze, dobrze coś mówię. Czyli tak, przeskakujesz przez... Przeskakujesz przez Tutka. Wiem, o co chodzi. No. Kurde. Ja nie mogę tego, wiesz co, nie mogę z tej pierwszej pochylni, tak, ja cały czas tam się palę, z tej pierwszej pochylni, jak chcę wskoczyć na tą, zaraz wykręcić na lewo, nie mogę, bo się od razu palę. Nie wiem, a co zrobić. Nie można od razu... Z tej właśnie na wprost. No ja bym chciała bardzo, żeby to tak podziałało, ale tak się nie da. Nie da się, tak? Próbowałaś? No ja nie próbowałam. No to z tyłem w ogóle to zrobiłem. No nie mogę tego zrobić, powiem ci też. No już prawie, tylko wpadam do tej wody. Ja też wpadam do wody, ale przy samym kraniuszku dosłownie, nie? Tak. No teraz mi się zrobiło, wiesz, to takie, co potrafi robić, te end, nie? Jak się robi. Tak. A to co, już na tamten trzeci klocek? Nie na trzeci, nie, absolutnie. Myślałam. Nie, przeskakuję na razie gościa. Nie, wiecie co, no nie wiem, chyba że to jest jakiś... ciężkie. Chyba że jest jeszcze jakiś inny sposób. Nie, cały czas wpadam do wody. Ja też. Znaczy do tego syfu. Dobra. Teraz już się nie wpadłam do ognia, ale później trzeba zrobić rola, ale... i wykręcić na prawo. A to nie, to ja nie zrobię takich aż manewrów. Aż takich manewrów to ja chyba... No to właśnie tak trzeba, to jest dramat. Tak trzeba. Ja nie wiem, jak to zrobimy. Nie wiem, czy mój mózg ogarnie tyle kierunków skakania. Po co myśmy za to grywali, słuchaj? O nie, tak to nie. Tutaj nie ma jakiejś innej drogi. No wytaj to, bo ułatwiłoby to strasznie sytuację. Nie, tutaj nie można chodzić, prawda? Po tym? Aha, tu można o, chodzić. Jezus, nie. A czekaj, no to jak tu można chodzić, to może by się to i udało. Powyczaj to. A to jest tak, save'a zrobię tu, spróbuję tu. Nie mogę tego zrobić. Nie, to było za daleko, to może jeszcze inaczej. Tak robię tu. O, jestem, Boże. No ty to umiesz takie wykręty. Zawsze umiałaś. Po prostu, jak wskoczysz, może to ci coś pomoże. Może. Mhm. Żeby dobrze wykręcić na tą drugą zjeżdżalnię, żeby się nie palić. No. To na tą pierwszą, jak wskoczysz, to nie czekasz, aż ona chwilę zjedzie. Tylko od razu wyskakujesz. Okay. Od razu i od razu skręcaj na lewo. W sensie, bo ja cały czas chciałam, żeby jak najdalej ona skakała. Wiesz, o co chodzi? No rozumiem. Mhm. Więc trzeba od razu wskoczyć i wykręcić w lewo i już być przygotowanym i od razu wciskać ten głupi alt i od razu skaczesz roll i skręcasz tam. No. Ciekawe, czy ktoś by umiał to zrobić, oprócz ciebie. No, ty to zrobisz. Tak, już. Wiesz co, bo mam inny patent, no nie? Znalazłem. Ja wiem, o co ci chodzi. No. No prawie. Przy ścianie. No, jeszcze można chodzić tam, tak? Nie chodzić, tylko można się wybić, tylko że... Och, dobra, udało mi się. Zrobiłem to łatwiej. No to będą dwa sposoby. Zupełnie no to łatwiej dobrze. To zrobiłem. Mhm. To dobrze. Pokażemy przynajmniej dwa sposoby. No nie? Ale twój to jest... Ty to potrafisz się... ten... Molestować. Nie no. Masochista jeden. Ty to lubisz po prostu. Jezus. A, sam nie lubię tego. Lubisz. Bardzo tego nie lubię. Nie lubię. Jezus, ty to się męczysz. Te po prostu wykręcanie w powietrzu, w tym. Dajcie spokój. Ja tego 7 w ogóle obrotów, lubię. 360 plus 180. Nie, to cała Deseo, słuchajcie. No ale dobrze, że przynajmniej się udało na dwa sposoby. Jestem ciekawa twojego. No, dobra, no ja mam, ale no tą pochodnię trzeba chyba tutaj... No, tak, już podpaliłam. Dobrze. I zabieram, co to tutaj jest. To jest jakaś butla, kolejna butla. Aha, dobrze. I otworzyły się jakieś drzwi. Chyba te wyjście, co? Może nas już wypuszczą. Nie, takie, znaczy pewnie tak, ale jakieś takie podwójne, duże. A to co to jest? Aha, to są flary. No dobrze, a to Nuclear Mutant Sample. Iż mutanty. I mówiłam o tych mutantach. Pamiętasz to, prawda? Nie pamiętam, ale no, fajnie. Bierzemy pochodnie jeszcze? Zostawiłam sobie ją tam, no bo nie wiem, czy będzie jeszcze potrzebna, czy nie. No dobra, to wychodzimy stąd. Nie wiem, które drzwi się otworzyły, to idziemy ja teraz nie na lewo, widziałam, tak? Na lewo. Tak.
Na lewo i teraz na dół czy do góry, bo tu widzę jakieś takie... No są jedne zamknięte, dobra, więc dobra. Nic nie zrobisz, no to tylko jesteśmy w stanie tam iść. Góra, okej, okay, mam to. Mamy wodę, ja bym wskoczyła najpierw do wody. Można rozbić te butle w wodzie? Chyba nie będziemy tego... Duża apteczka jest w wodzie. Jakieś przejście, płyniemy? Duża apteczka, biorę apteczkę. Pewnie tak. I są zamknięte, dobra. To nie? Trzeba je otworzyć. Dobra, no to tu są takie schodki były jakieś. Tak, chciałam. Te kroki są świetne w tle. Dobra, idziemy na górę. Byle tutaj nie spaść. No. Bo będzie przypał. A u mnie... Będzie, ja sobie aż to zapiszę. U mnie to tak różnie. Dobra, o rany boskie. Mhm. Takie... O, tu jest ta sala z tym samochodem. Samolotem chciałem powiedzieć. Ale to już idziemy? Można tu zeskoczyć jakoś bezpieczniej? Czy tam jak? Jakieś na prawo są jakieś takie... Tam na tą kratkę na lewo można naskoczyć? Na lewo chcesz, czy... Chcesz na lewo, czy na prawo? Powiedz mi. Proszę, bo mi się wydaje, że chłop, tobie chodzi jednak o... Spadłem i zabiłem się. A co jest jeszcze coś? A coś to, na... Po lewej jest apteczka, nie? Ale to, kurde, to nie jest... Nie mogę. Z rozbiegu. Nie mogę. Odbijamy się od sufitu? No coś tak jest, coś takiego. A to z miejsca, czy jak? O Jezu. Nie, odbijam się od sufitu. Skoczyłam na dół. Ale tak zeskoczyłam, nie wiem, hardkorowo. A mogę na tą skrzynię? No ja jestem tu, znaczy zeskoczyłam, weź się, obniż się na łapkach w dół i już. Aha, no ale ja, dobra, ja jestem tutaj na tej skrzyni i tu zabieram apteczkę i naboje. Dobra, no to jesteśmy w tym samym miejscu. A próbujemy wejść do tego? Tylko co, idziemy dół, tak? No nie wiem, co robimy. Sprawę. Ja bym chciała zobaczyć, czy można do tego wejść w ogóle. To, no. to jest wózek widok? Nie, to nie jest wózek. Co to jest w ogóle? To jest taka kopareczka mała, bo widzę, że... Taka spycha. Ale ona jest pokazana na mnie teraz, tak byśmy mogli ją później jeździć. No nie mamy kluczy pewnie, no to... Na razie sobie tu zwiedzam. Za szybką widzę naboje. Widzę. Czy tą skrzynię można przesunąć? U góry nie. W ogóle leje się znowu ten kwas. Pewnie te mutanty były traktowane tym kwasem, tak myślę. No one w ogóle wyglądają jak ten kwas. A tutaj jest coś w dole, w tej mazi? Można otworzyć drzwi z pokrętłem na samym dole. Patrzałeś tam na dole coś, bo widziałam, że jest wyrwa. No niby jest tutaj, ale tutaj się nigdzie nie zejdzie w tej chwili. Aha. Ewentualnie można by było na ten klocek tutaj na wprost skoczyć. Nie wiem, czy to się tak da. Dobra, widziałam. Gdzie poszłaś? Gdzie? Wiesz co, no można tak, tam dalej widzę na dole jest karta do włożenia, lasery czerwone. Czerwone. I tu nam się otworzyło. Mam, dobra. To pewnie wjechać trzeba, bo jest pochyłe. A to oczywiście, no to będziemy że tak. Na bank. Dobra. No to chodźmy, cofnij się do głównej sali, to jest tutaj takie na pokrętło są drzwi, zajmijmy się na razie może dołem. Serio? Pokrętło drzwi? Tu może, dobra, mam to. Mhm. Bo jest jeszcze góra, nie? Widzę, że tak, to są tak, takie... widziałam. Mhm. Coś mruga już za tymi drzwiami. Jest jakieś ciśnienie zaś, teges, o co chodzi? Broń przygotuję. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Aha. Tak jakbyśmy mieli w to strzelić. Pokazać mi tu desert igla. Nie, to wygląda jakby po jednej, po drugiej stronie trzeba było dać artefakt. Jakiś. No tak, ale tutaj... Jakąś butlę. Chyba to co teraz zdobyliśmy, chyba tak mi się wydaje. Chyba, być może. Dobra, ja stąd spadam na razie w taki... Ja sprawdzę z tego wszystkiego, czy to jest ta butla, którą zdobyliśmy tam. Nie. Chyba, że... bo po drugiej stronie może być ta druga butla. Ale to walić to w tej chwili. Nie mamy tego. Ja myślę, że tu trzeba wtrącić artefakt. To teraz tak, mamy wejście na górę. No ja jestem jakimś manki na górze. To nie wiem teraz, czy to jest tutaj? Jak wyjdziesz, to po lewej stronie. Szłam. Nie wiem, czy to, zaraz zobaczę. Bo tu mówisz jakieś manki. A, słuchaj, to można zestrzelić? To. Tu jest karta, widzę ją. Tak, można zestrzelić te takie szybki z takim młotem i sierpem. Naprawdę? Tak, tak, i to jest karta za nimi. I ja chyba chcę na razie to. O,
no to już. Zjechałem. Sufit mnie tu znosi. To tam lecę. To ja wiem, gdzie jest ta karta do włożenia. No, 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 to też, to tam przy tych laserach czerwonych. To idziemy tam od razu? Właśnie nie wiem, czy... Tylko wiesz co, nie mogę doskoczyć nie do... Nie mogę doskoczyć tam. Do tych... Tam to powiedzieć. Do tych kart, do tej karty. No teraz mi się ja też nie. Ale ty się chytasz? Bez rączek, nie, bez rączek. No bo to za wysoko jej jest po prostu. O kuźwa. Mogę. Czekaj, bo jakaś akcja jest. O nie, co tu się dzieje? Pełno potworów, pełno kolesi. Wszyscy walczą między sobą. Ciekawe, czy będą nas atakować. Nie mogę tam doskoczyć. Nie możesz doskoczyć? Mhm. Nie, w sensie o to chodzi, że sufit mnie cały czas przesuwa i nie wiem, o co chodzi. Ale ty bezpośrednio do tej karty? Nie, najpierw tutaj, bliżej, nie? No bezpośrednio... Nie, nie, najpierw tu bliżej, dobrze mówisz, tak. I co? No to ja nie wiem. No to ja nie wiem, ci powiem. Bo mi ona nie chce... O, dobra. Dasz radę. No mam, mam. Zobacz, jaka akcja tam będzie. Tylko teraz pytanie, czy oni do nas też będą strzelać? Czy oni tylko do tych potworów? To są... Aha, i na próbują... linie jakieś. O Jezus. Mamy linę w ogóle. Tak, goście nie strzelają do ciebie, więc zostaw ich, niech oni po prostu zabijają te potwory. Ja, czy te liny pewnie będzie można wykorzystać. To co, idziemy najpierw... No tą kartę chyba idziemy włożyć. Aha, nie idziemy tam na górę, gdzie ty byłaś manki. No to chodź na górę. No to chodź na górę. Bo wiesz, ja bym może chciała się rozprawić z nimi, czy ja nie muszę. No wiesz co, oni tutaj sobie radzą. Z jednym sobie nie poradzili. Nie wiem, czemu jednego mi zostawili. Bez sensu. Zamiast go tutaj dziabać, to oni go zostawili. No właśnie nie wiem, zostawiają go, też mi go zostawili. Dobra, niech tam zostawiają. Ja na razie idę na manki. Aha, to jest... To jest manki? No też mi go zostawili. To jest manki? Serio? No ona mi nie chce za bardzo się tego chycić. A to nie jest manki. To nie jest manki? Nie, to ona nie chce się tego złapać. No mi też nie, a myślałam, aha, że to jest manki. Aha, tam jest to lina. To nie, to w takim razie na linę chyba trzeba. Ale to od tamtej strony jakoś, tak? Okej. Patrzeć, co tu jest. No po co jest to w ogóle tam na środku w takim razie? To czekaj, to idziemy teraz idziemy jeszcze... na... A jak tam da się z dołu tam? Bo coś niby jest takie podwyższenie, wiesz o co chodzi? Tak, tak, oni chyba go zabili już. Zabiliście go? Znaczy, no ja go zabiłam, tego jednego. Tak, a chyba oni. No jest tutaj takie, z tego jest. Kopczyka, no ten kopczyk. Idziemy zobaczyć. No to chyba z tego jeszcze też nie da się. Z tą liną, prawą o co stroną chodzi? Na razie. Są dwie w ogóle. Dobra, to jest tu. To chyba z samej góry trzeba na tę linę, wiesz? Aha, no dobra. Aha, i tam jest taka jakaś wnęka, jakieś okno. Aha, to tam chyba będziemy musieli się udać tą liną. Ale, czy ta rura mi przeszkadza? Przeszkadza, niestety. O, shit. Tak. No dobra. Mhm. To może pod tym kątem. No ale czemu tak przeszkadza, że się nie da? No, jest dramat i jest problem. Nie wiem, jak to zrobić. Znaczy, a da się bezpośrednio... Złapałeś się? Nie, a może tak górą tak przeskoczyć? Też nie. A da się tą rurę rozwalić? Rurę. Nie. Mhm. No to świetnie. O co wam chodzi? O co wam chodzi? Chyba tego się nie da zrobić. Czy to, według mnie się tego nie da Czy to nie jest właśnie specjalnie tak zrobione tutaj? No chyba tak, żebyśmy nie mogli tutaj... No ale to po co tutaj jesteśmy w tym... W tym miejscu, do czego to prowadzi nas? To my się musimy chyba dostać na tą pierwszą lidę, z tamtej na tamtą i do okna. Tylko po co jest w takim razie to tutaj? Nie rozumiem. Nie, słuchajcie, widzicie sami, że jeszcze spróbuję tak przy samej ścianie. To nawet jeżeli, to jak na tą pierwszą linę się dostać? Bo nie wiem nawet, na tą pierwszą nie mam pomysłu, jak mam się dostać. Pierwszą? Tak. Nie. Dobra. Idziemy kartę wtryniać, ja nie będę się tutaj... Tak, idziemy kartę wtryniać, to jest najlepszy... To
To jest najlepszy pomysł. O, w ogóle 158 z deserta. Okej, okay, ja gram desertem. Widziałeś, ile jest naboi? Wiem, cały czas to używam. Ja go po prostu uwielbiam, tego chłopa. Nie wiem, jak on to zrobił, skąd on tyle ma. Nie wnikamy. To się nazywa chomikowanie. Tak. Dobra, używamy karty, pewnie lasery. Pewnie lasery się wyłączą. No, oczywiście, że są zielone. Oho. Czyżby to były jakieś miny? Nie, nie. A to jest dźwignia, ale tu się poli. A jest, no. Czyli musimy to wyłączyć na czy pewno. Czy te drzwi można otworzyć? A cóż to za zdjęcie? Nie. A to może twórca? O, tutaj obok drzwi jest shotgun. Tak? Obok tych takich dziwnych, takich zwykłych drzwi. O matko, co to tam? A jest. To chyba twórca, tak to mi się chyba wydaje. Chyba twórca, tak? No to pozdrawiamy. Pozdrawiamy, tak. Dał nam w kość. Dźwignia. Dźwignia, która... Nie da się wejść w to zdjęcie gdzieś tam na jakiś sekret ukryty, jak kurtyna czy coś tego. A, no, ale takie coś bywało nieraz. Bywało. A wtopię się, a co? Otworzyło. Wiesz co, to jest jakaś czasówka. Zaraz. To? To jest jakaś czasówka, dlatego że ona mi się znowu odciągnęła, ta dźwignia, więc... Prawda. Co ona teraz robi? Pytanie, nie wiem co. Czy tutaj te drzwi, te... No właśnie nie do końca. Nie. Ona jest bardzo szybka. Aha, ogień, mówi, ogień nam... No to pozdrawiam. Gaśnie, dobra. W ostatniej filmie podpaliło. Świetnie. Oh, udało się. Widzicie... Ja w takie klocki dobry DSO, w jakieś wykręty, skręty, ja nie wiem w ogóle, widzicie, my się tak uzupełniamy. Tak, tylko że... I te drzwi tu czerwone się nie otworzyły nie, przypadkiem? Nie. Aha, nie. To jest też czasówka. Jezu, weź. A już tak ładnie nie, poszło. Nie, dobra, czyli to trzeba zrobić takie... Schachermacher. Tak, Schachermacher. Teraz ja chyba źle zrobiłem. Jezu, w ostatniej chwili. No nie! Ojej, no nie! Zamknęłam się przed nochem. Ale aż tak? Spoko. Nie, nie jestem w stanie tego zrobić. To co chodzi? Za mocno to jest. No raczej. Ej, obijam nosem. Jak ja mam to zrobić? Jezu, udało mi się, ale zamknęły to mi się... Ja muszę to muszę to całe zrobić, bo ja sobie zasejwowałam, wiesz? Zamknęły mi się normalnie za mną, ale centralnie by mnie zabiły prawie. To ja muszę drzwi. Zrobić to jeszcze raz. W sensie od początku. Ale dupa, bo ja na tym zasejwowałam. Myślałam, dobra. Co to jest? Dobra, robię jeszcze raz w takim razie ognia. Dobrze. Tak, tak, najlepiej zrobić to jeszcze raz. Czy ten gościu znowu jest do zabicia, czy nie? No i? Robię. Mhm. Jak zrobiłem tą pierwszą dźwignię, to zrobiłem skok w prawo, wiesz, tak ja boczny. Ja też to zrobiłam, to ja tak nie mogę, to tak mi nie idzie. Tak? No i tak zrobiłem. I potem pobiegłem i od razu skoczyłem i no ja drzwi tak od razu, fuch, wiesz, no to ja to mam tego save'a, ale ona mi nie chce. Mi się zamyka przed samym kluponem. Czy gościa można zabić? Nie, nie. Opcji nawet. Dobra, gościa nie można zabić. Dobra, udało się, jednak miałam dobrego tego save'a. Dobrze. Na pewno gościa nie trzeba zabić? No właśnie nie, no nawet się go nie da, ona nie celuje. Nie da się, nie celuje go, no nawet. A nie da się, a apteczka tu jest, nie? Tak, widziałeś? Apteczka, no i najważniejszy artefakt z drugiego biurka. Także tyle. No i co, drzwi się otworzyły? To jest artefakt, czy to są jakieś kable? To nie jest właśnie to takie, co musimy wtrynić. Cooling system fuse, to chyba tam trzeba tam wtrynić. Dobra, to dlatego nie mogłem tej butli. No ale to też nam nic nie daje, w takim bądź razie i musimy... Butli się tu nie da wziąć? Coś zrobić z tymi... Z tą liną, no coś tam trzeba zrobić z tą liną. Ci tutaj łażą, w sumie spoko. Aha, jeszcze nie próbowaliśmy, da się to tutaj, gdzie są te syfy, przeskoczyć? Możemy spróbować. Chyba nie. Dobra, to chyba będzie za daleko. To będzie jakiś powrót, ale ja sobie tylko to sprawdzę. Muszę ale... zobaczyć tą odległość cyfli. Zdecydowanie nie, dobra. Mhm. Jak to wskoczyć?
Ale trzeba było to zobaczyć. I teraz tak, tam mówisz. No to jest, ja myślę, że ta, ta rurka, to ona nie bez powodu tu jest. Ta pierwsza lina. Po co jest ta pierwsza lina? No, jakoś na nią trzeba by było wskoczyć, ale którędy? A gdzie ty masz jeszcze jedną? Aha, tu. To są dwie liny, tak? To po co by była ta pierwsza? Tak na dobrą sprawę, po co? A z tej, to nie trzeba było z tego wejścia naszego pierwszego, ale jak my tam się wrócimy? Nie da się tam wrócić. O, w sumie... Z... Jak chcesz tam wrócić? Nie da się tam wrócić. A nie da się, to będzie za wysoko, tak. Mhm. Nie ma żadnych niewidzialnych gzymsów? No myślę, że niewidzialnych gzymsów. Po co te takie półeczki tutaj są nad tym sufitem? A czekaj, a tu się nie da... A nie, to będzie za... Za daleko, nie? Za daleko. Ale też sprawdzę już z tego wszystkiego. Walić. Stąd się nie da. Stąd nie doskakuję. Sprawdzę jeszcze z tego. Nie, zdecydowanie za daleko. No po co jest tam to przy tej rurze, powiedz mi? Mhm, tak. Też to, nie wiem, czy czasem nie byłoby za daleko. Po co są jest nawet za nisko. Te sufitowe tutaj półeczki? Do czego to nam potrzebne jest? Ani tu przejść, ani nic. To nie jest manki. Tam jest za daleko. Cholera. A, spadłem. Tutaj, to zrobić. A te rury tutaj nam przeszkadzają. Na razie nie możemy niczym jeździć, nie? Nie da rady? Nie. Nagłówkę czasem to jest, wiesz. No wiem, wiem, ale to chyba nie o to chodziło, o to robi, nie, ale... Nie, no na pewno nie. Właśnie nie bez powodu dawał tą rurę dookoła. Nagłówkę. Że... Boże, nagłówkę. No dobra, no to jak się da, to zrobimy. Ja pierdzielę. Nie będę tutaj... Ale głupie. Ale, ci, to, głupie. Ale ja myślę, że to chyba nie jest ta droga, ale spoko, nie? Ja myślę, że to nie jest ta droga, no ale spoko, nie? Jak można, to co? Nie będziemy tutaj głupa palić. Tylko jak pytanie, ogrywaliście, czy... to dajcie znać, czy to chodziło o to, czy nie o to. Tylko, że tak, doskoczymy tutaj, czy ten sufit nam przeszkadza? Znaczy chyba do okna musimy doskoczyć, nie? Aha, a ja na linę skoczyłem. A po co? No właśnie z tej liny na to okno, bo tak to chyba nie dasz rady, nie? Tak! No właśnie o to mi chodzi, że ale z liny, no, bo nie, bo ja myślałam, nie że ty na tą pewny... drugą linę wskoczyłeś. To będzie też chyba jakiś powrót chyba trzeba. To powrót, jakbyśmy musieli może w ogóle wracać, wiesz co. Ale tam właśnie nie były te nasze artefakty do wtrynienia? Tak. Dwa? No to tam właśnie, to jest ten powrót. To trzeba będzie tak czy siak to powtórzyć później, nie? Tak. Źle sobie wykręciłam, a w zasadzie nawet nie wykręciłam w ogóle. Nie można tego nazwać wykręcaniem. Test lab. Dobra, robimy jakiś test. Dobra, jestem. Aha, to się tu otwiera. Mhm. No tu mamy. Mówię, że to nie jest jakaś czasówka, proszę was, nie. Aha, tam naboje były po drodze przecież. Ale to nie jest, było na tak dolnej piękne. Półce? Aha, na dolnej, masz rację. A tu jest jeszcze coś, co tu jest? O, tu jest jakiś zjazd. To weź najpierw przekręć ten zaworek. No to wiadomo już, gdzie to jest. To wiem, gdzie to jest. A tutaj, słuchaj, zaraz jak w tej ziemi, to jest takie przejście. I teraz nie wiem, bo tu jest jakiś zjazd. Idziemy tu? Aha, a to chodzi ci o... No takie... To chodź. No, zjechałem tu, nie wiem, co to jest. To chodź. Idziemy zobaczyć. Idziemy sobie. Jakaś kratka. Czy można ją rozdupcyć? Można. Można. Tak, idziemy dalej. Ja cały czas z desertem łażę. No, to jest tylko jeden level. Pewnie. No co? Aż miło, nie? No, aż miło, że tak sobie można na to tylko pozwolić. Wiesz, to może być level jeden, ale coś no, ale czuję, że na to pewno będzie... Na pewno nie zużyję tam stu paru, wiesz, naboi. No i będzie na kilka odcinków. Nie będzie tak. Tak. Ja myślę, że możemy sobie a, to tu sobie jesteśmy. Skończyć. Dobrze, tu jesteśmy na dole. Tu chciałaś właśnie te naboje. Tak, tak, tak. Jak wejdziemy do głównej sali, to możemy sobie to zakończyć, dobrze, myślę. Dobrze, tylko no teraz... bo też nie róbmy tutaj 40, bo mamy 35 minut. Myślę, że to wystarczy, bo pewnie też jakoś mega długi ten level nie będzie. Właśnie, nie wiemy jeszcze jak dokładnie. Tu więc... na górę nie zjedziemy. Tu nie, bo tutaj coś widzę, że tym właśnie pojazdem trzeba będzie się tak, poruszać. Tak, tutaj trzeba będzie chyba jeździć, bo nawet są te a drzwi, mamy się stąd wydostać? No tutaj chyba przy tych drzwiach jest aha, jakieś przejście, widziałem, albo mi się wydawało? Takie tu zjeżdżane. Tu, zjeżdżane, tak? Aha. Nie. A nie.
nie można tu, nie ma jakiejś... Ona tam nie może wskoczyć. Nie ma tu żadnej drabiny? Nie. Łe? Ej, to nie, to jest jeszcze jakiś powrót. To po co to? Nie wiem, o co chodzi. To jak my mamy się stąd wrócić? Czy któreś z tych drzwi można otworzyć od tej strony, czy albo nie? Może się same otworzą? Nie. O co chodzi? Próbuję otworzyć któreś z tych drzwi, ale... Tych takich szklanych. Wiem, może, wiem. Ale to jest takie... A może rozbić? Nie, no to moglibyśmy z tamtej strony wtedy to zrobić. No ale może to działa tylko w to. W tą stronę. Może by... No nie, no bez sensu, nie da się. Nie, żadne z tych drzwi nie da rady otworzyć. Jak mamy się stąd wydostać? No to wychodzi na to, że musimy się... A nie możemy się już wrócić. Możemy się wrócić, nie chcesz się wrócić. A czemu oni tak zrobili? Nie powinno tak być. No to ja nie wiem, o co chodzi. Nie powinno tak być, że nas tutaj blokują. O co chodzi? Znaczy tak, wiesz co, ja myślę właśnie o to chodzi, że myśmy to szczytowali. W sensie ten... Coś tu już powinno być otwarte. A nie, da się. Weź na pochylnie skocz i z pochylni wracamy się tą samą drogą. Ale z jakiej pochylni? Stąd przyszliśmy. Nie? Ale... Tam przyszliśmy z tej dziury tam w suficie. To skocz na tą pochylnię i złap się półki. Aha. Wiesz, do tyłem, tyłu, tak? Tyłem, no. A, no dobra. No. No to tylko po naboje, tak na dobrą sprawę. No, podejrzewam, że jak to się wszystko pootwiera, to będziemy tu jeździć, bo tam jest normalnie pewnie przejście. Tak. No dobrze, no to teraz wychodzi na tylko to, że... Wyjdźmy. Aha, chcesz... Do głównej sali bym główna sali, głównej sali i będziemy teraz z liny na... Nie, czekaj, co mamy teraz robić? Z liny na linę, tak? Bo tam się otworzyło nam to przejście. Czy gdzie to było? Kurwa, nie pamiętam, gdzie to było. Tak, to było tam... Tak, musimy tym przejściem, którym żeśmy się tu w ogóle dostali, nie? Dobrze. Dobrą sprawę. Dobra. Ciekawe, bo to jestem w tej głównej sali. Czy to te skok na główkę, słuchajcie, czy to było to? Ja to jestem ciekawa po prostu. Ale to jest bardzo znany patent z wielu, wielu już customów. Tak się przydaje. Generalnie teoretycznie skok na główkę jest trochę dalszy. Tylko możesz go stosować tylko w sytuacji, kiedy coś jest na podobnym poziomie, tak? Bo jak coś jest niżej, no to po prostu złamiemy jej karki. Tyle. Tyle. Nie, dobra. Nie, dobrze, słuchajcie, to no idziemy dalej. Idziemy dalej, zobaczymy, ile odcinków wyjdzie z tego. Zapraszam na następny odcinek i do następnego. Do usłyszenia. Pa, pa. Pa, pa.